Trzawa. Kucharczyk. Jakub Kosecki. Dudka. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Jest okazja! Można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Łukasz Gargula. Sablo. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Kucharczyk. Dobrze, przebił się. No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Złe, teraz wybicie piłki i będzie szansa dla rywali. Za chwilę bramkarz będzie wybijał piłkę z własnego pola bramkowego. Sadlock. Dudka. Jakub Kosecki. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Łukasz Gargula. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Uderzenie w stronę bramki. Odbił piłkę. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny dla Wisły. Wspaniała wrzutka. No, już blisko pole karne. Naciskany przez obrońcę wychodzi z piłką za linię. I po odbiorze strata piłki. Emanuel Sarki. Semir Stilić. Dobre podanie. Radowicz. Broni! Piłka wychodzi w pole. Mirosław Radowicz. No, będzie gol. Gol! Pokonał bramkarza. Bardzo sprawne przed zdobyciem gola. Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała w polu. Padła łupem jednego zawodnika rywali. Więcej sprytu. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Strata w środkowej strefie boiska. Gargula. Out. Piłka dla Wisły.
Sadlock. Zdecydował się na strzał. Niestety obok bramki Brożek. Kosecki. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Pięknie zgrywa głową do partnera. Nieudana obrona. Paweł Brożek. Sadlock. Legioniści wznowią grę od linii bocznej. Kucharczyk. Jakub Kosecki. Radowicz. Wszystko na jeden kontakt. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Gargula. Ależ niesamowity atak obrońcy. Sadlock. Paweł Brożek. Jest szansa, tak jest, piękna bramka dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Pełni uzasadniona radość, bo ten gol daje wyrównanie. Jakub Kosecki. Może być groźnie. Semir Stilić. Niestety stracił piłkę. 1-1 to rezultat po pierwszej połowie. Do przerwy mamy remis. Równorzędnie.